Siemanko, siemanko, niezłe wdzianko. Szybciutki taki wieczorny live z gotowania. Gotowanie na ekranie, nie gotowanie na ekranie. Troszeczkę mi się przypaliły. Przypalił mi się woczek. Czy chciałem jakieś gotowanie na ekranie robić? Nie. Po prostu zacząłem gadać do siebie. Zacząłem gadać do siebie i stwierdziłem, że może byłoby lepiej, jakbym puścił gotowanie na żywo. I na razie ściągnę, w ogóle wyłączę gaz. O. Gotowanie na żywo, ponieważ gadam do siebie. A więc, co robię? Robię boczek na maśle. W zasadzie mało dałem tego masła, bo boczek wytopił dużo tłuszczu. Następnie dam jajeczka i to wszystko włożę w bułkę. Tak, ja wiem, mówiłem o diecie tłuszczowej, a teraz mówię o bułce. Trudno, nie mogłem się powstrzymać, ale z drugiej strony nie to tylko, że nie mogłem się powstrzymać, ale po prostu no nie mam w co tego włożyć. No, ach, potrzebuję coś takiego treściwego, także tak, miała być dieta tłuszczowa, jest cały czas dieta tłuszczowa, ale no, są pewne modyfikacje, tak jak mówiłem. Do nich dodam jeszcze kawałek awokado do bułki. Wiem, cały czas widzicie na razie patelnię, ale już pokażę awokado. Znaczy, w zasadzie nie pokażę tego awokado. Pokażę jajeczka, zaraz będę wrzucał. Pół awokado pokładam. O, pół awokado do bagietki. Awokado sobie troszeczkę podziubię. Rozsmaruję je już poza wizją. Znowu tutaj od tej strony, od strony kuchni tak zwanej, jest bałagan, są narzędzia, jest końcówka malowania. Jak to bywa na końcówce wakacji, raczej na końcówce sezonu urlopowego u mnie, jak to bywa, więc jest malowanie. Dlaczego? Ponieważ dziewczynki, ale pycha. Boczek. Nie ma tu jakiś boczek. W Polsce jest północ, w Anglii 23, coś tam, coś tam. Boczek jajeczka i jedziemy z koksem. A więc, do tego jeszcze sobie strzelę mleko. Mleko pełne, jak najbardziej tłuste, jak się da. A więc, dlaczego malowanie? Chyba mówiłem już wcześniej, ale mogę się powtórzyć, nie ma problemu. Malowanie, ponieważ moje córki, żona też, ale jakby żona była, też by malował. Córki są jeszcze na wakacjach, wracają pojutrze z samego rana, a więc dzisiaj by jeszcze była końcówka malowania. Jutro będzie, tutaj już jest posprzątane, prawie. Są pomyte rzeczy, ale w każdym razie nie o to chodzi, nie o to chodzi, żebym ja się tutaj czymś chwalił, czy pokazywał. Widać, nawet tu było myte, ponieważ nawet nie są włożone palniki. Palniki się suszyły. A ja to elegancko wszystko myłem. Ale to nie o to chodzi, żebym się chwalił, co zrobiłem, a czego nie. A raczej co zrobiłem, bo czego nie będę się chwalił, bo nie będę mówił. A więc było właśnie gotowanie, malowanie. Malowanie za dużo nie pokazywałem. Będzie w takim mega vlogu dużym. Pokazane raczej nie malowanie, a będzie ściąganie z tych. Aha, będzie pokazane, bo ja nagrywałem, dlaczego zakładam okulary i tak dalej. A więc będzie. Dobra, bo jest początek. Z początku malowania, to już dawno było, salon był malowany już dawno, w sensie odmalowałem go, żeby w przyszłym razie nie mógłbym nagrywać tych wszystkich wideo, bo nagrywałem je na tle obrazków, które ściągnąłem na parę dni, ponieważ wtedy tam właśnie
było malowanie. Dobra. Aha, a ja tutaj nie tego, a nie pokazuję. A więc tak wyszło. Jest trochę takie ciemnawe to jajko, bo boczek puścił ten ciemny, ciemne coś tam, coś tam. Aha. Jeszcze dam troszeczkę pieprzu. I teraz do szklanki dam mleko. Jeszcze co robię? Rozmrażam lodówkę, dosyć zamrażalnik jeszcze rozmrażam. Lodówki nie, tylko zamrażalnik, a więc dłużej to trwa, dłużej niż normalnie. Z tyłu, co się dzieje z drugiej strony, nie pokażę, bo to jest właśnie od kuchni się nie pokazuje, a więc zjem to, bardzo dobre. Zapraszam na rano, myślę 6:30 polskiego, angielskiego czasu, 7:30 zapraszam na kawkę. Jutro, pojutrze zamierzam wrzucić taką kawkę. Później zobaczymy, co z tego będzie. I tak, chciałem tylko powiedzieć, że to nie będzie jakieś branie czyjegoś przykładu, czy tam robienie, tak jak zieniu, fotokawki. Nie. Fotokawki jedne w swoim rodzaju. Nie będę zgapiał od Garego robienia herbatki. Też nie, ale nie ma innego. Co, mam sobie wymyślić inny napój? Gdzie pijam kawę o tej godzinie? Albo śpię? Albo coś innego robię? Mleczko z Zibim? No bez sensu, więc zapraszam na kawę. 7:30 polskiego czasu, 6:30 angielskiego. I rozmowa o niczym. Myślę, że pół godzinki max. Ja potrafię wcisnąć takie pół godzinki bez problemu. Teraz wcisnąłem chyba z 15 minut. Także dobranoc. Kto idzie spać, kto nie, niech je ze mną. Na razie.